Strach przed igłami to dość powszechna przypadłość, a wystraszyć potrafi również widok krwi. Na szczęście oba przypadki nie dotyczą uczniów i członków koła PCK Ostrowieckiego Ekonomika, którzy krew oddają regularnie. Dzisiaj już po raz piąty, w tym roku szkolnym, 8 uczniów zdecydowało się podzielić swoim najcenniejszym darem, a jak sami mówią, nie trzeba mieć powodu, aby pomagać potrzebującym. Jakiegoś takiego szczególnego powodu to nie mam, głównie to z chęci pomocy, tak jakby innymi. Poza tym tej krwi teraz tak brakuje ostatnio, więc tym bardziej się zdecydowałem, żeby oddać. Pomoc dla osób potrzebujących, bo to jest pandemia, że gdzie krwi się potrzebuje, inni się ludzie boją przyjść i oddać. No, wydaje mi się, że jest to bardzo ważny powód. No, zawsze ktoś się ucieszy z swojej krwi i możesz komuś tak jakby życie ocalić. Piotr, Alan i Adam mają świadomość, że krew jest darem życia, a tej potrzeba w wielu miejscach w kraju. O danie krwi zaapelowało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, ale również Ostrowiecki Szpital. Odpowiedź honorowych dawców z Ekonomika była natychmiastowa. Ostatnio pan dyrektor właśnie tutaj szpitala apelował o to, żeby oddawać krew, bo muszą przesuwać zabiegi operacyjne, te planowane. Więc staramy się na każdy jakikolwiek apel właśnie taki, tego typu odpowiadać i przychodzimy. No, pewne są kryteria, które nas ograniczają, no bo nie możemy oddawać krwi częściej niż co 2 miesiące, prawda? Także musi upłynąć ten okres, no ale jeżeli spełniamy kryteria, to przychodzimy, odpowiadamy w miarę możliwości na wszystkie apele. Wcześniej młodzież oddawała krew podczas akcji w szkole, jednak pandemia uniemożliwiła ich prowadzenie. Teraz wspólna organizacja akcji krwiodawstwa przeniosła się na łącza internetowe. No po wybuchu pandemii trochę się zmieniły zasady i przychodzimy przede wszystkim do szpitala. Przed wybuchem pandemii organizowaliśmy też takie akcje w szkołach, w naszej szkole też. Wtedy przychodziła młodzież z innych szkół średnich, no ale teraz musieliśmy trochę zmienić zasady ze względu na pandemię. Gdy się tak zbieramy na wspólne takie oddawanie, to z reguły wygląda to tak, że na dziennik elektroniczny pani, na przykład tutaj pani Kępińska, wysyła wiadomość do wszystkich uczniów szkół i kto się zgłosi, to wtedy przychodzimy tutaj razem i oddajemy. Jednak nadal różnie bywa z chęcią udziału w takich akcjach, ale uczniowie starają się zachęcać wszystkich do niesienia pomocy. Po frekwencji wydaje mi się, że jest to dość rzadkie u nas, bynajmniej tak jakby w takim gronie rówieśników naszych. Staramy się też jakby zachęcać różnymi sposobami młodzież i starszych do oddawania krwi. No i młodzież zaangażowana w to koło, tam kilka razy był jakiś filmik kręcony, który był puszczany też właśnie tam na jakichś forach publicznych, żeby zachęcać do oddawania krwi. Natomiast jeżeli chodzi o koło PCK, no to też prężnie jakby do tej pory przynajmniej zajmowaliśmy się chociażby pierwszą pomocą, czyli braliśmy udział w różnych właśnie takich akcjach organizowanych przez PCK, w mistrzostwach pierwszej pomocy, no uczyliśmy pierwszej pomocy. A wszystko odbywa się bezpiecznie i sprawnie. Jeżeli chodzi tutaj o panie ze szpitala, no to zawsze stają na wysokości zadania i dla nas to jest bardzo fajne, że my możemy tu przychodzić, już się znamy, uczniowie też no ich znają, mają zaufanie, wszystko zawsze przebiega fajnie, sprawnie i bezpiecznie myślę, bo to też najważniejsze. Oddaj krew do banku, ty też możesz być na debecie, to kluczowe hasło honorowych dawców z Ekonomika, którzy mają świadomość, że liczy się każda kropla, a czekolada smakuje lepiej, ze świadomością, że nasza krew może komuś uratować życie.